Maciej Kozel, Sporty Walki Orki, jest ze mną Michał Folc, siemanko. O, gdzie ty mi tu uciekasz? Dzień dobry, witam. Mam, może wytłumaczę mój głos, bo właśnie jesteśmy świeżo po weekendzie, więc dobry weekend był i trochę za bardzo poleciałem w balet. Czyli wtorek już wracamy na salę wszystko wypocić? Nie, no żartuję. Gardło mam po prostu zdarte i dlatego tak, no. A tak jak wakacje, jakaś walka na horyzoncie, czy sobie odpoczywasz? Na horyzoncie, no znaczy przez wakacje tam trenowałem ciągle, nie byłem gdzieś na wakacjach, a walka się szykuje tam pod koniec września, już się coś maluje. Właśnie, bo twoja ostatnia walka miała miejsce na gali Babylon MMA i to był w sumie powrót do byłego pracodawcy. Z tego co pamiętam, też drugą walkę miałeś na Babilonie. A, rzeczywiście, tak. Tak, no powrót i kurczę, tak samo to było, że właśnie na punkty przegrałem tę walkę. Tak samo właśnie teraz tam pod koniec maja, jak się biłem z Piotrkiem, no to nie potoczyła się walka tak jak trzeba było. W ogóle wczoraj oglądałem, ale nie, wczoraj widziałem na Facebooku, jest takie forum MMA i ktoś rzucił post, żeby właśnie szukanie wymówek tych zawodników, nie? I na przykład ja sobie, wiesz, tutaj już bym powinien przygotować, wiesz, no, na przykład, że głowa nie zagrała i że wrócę silniejszy i że, wiesz, tak powinien sobie odhaczać te wszystkie... Każda porażka jest nauczką. Tak, każda porażka nas uczy i... Nie, poczekaj, jak z tego filmu polskiego? Każda porażka jest nawozem sukcesu. Tak, no i właśnie, no ale coś w tym jest. Bo faktycznie no, po tej porażce tam w maju, którą zaserwował mi Piotr Kacprzak, swoją drogą naprawdę był dobrze przygotowany, nie? Naprawdę plan na walkę widać miał i no, dobrze mu to poszło. A kurczę, powiem szczerze, że właśnie no, ten każdy wie, jak to wyglądało, ten okres pandemiczny i no na mnie źle on wpłynął i takie poczucie odosobnienia to trochę tak mnie właśnie może stłamsiło przez to, tak wyglądało to na walce, jak wyglądało. No i walka ogólnie nie była jakaś ekscytująca. Zabrakło po prostu tam mojej inicjatywy, zabrakło moich jakichś akcji. No i cóż, i tyle. No właśnie, bo wcześniej miałeś serię 4 zwycięstw z rzędu i ta pierwsza porażka, znaczy no pierwsza po tych 4 zwycięstwach. I właśnie sądzisz, czy to głównie przez tą pandemię, że byłeś trochę gorzej przygotowany? Tak, przyznaję, wiesz, no każdy miał takie same możliwości przygotowawcze, prawda? Bo wszędzie te obostrzenia były takie same. Ale no takie właśnie... Ja najbardziej tak to zapamiętałem, że te poczucie takiego odosobnienia no, wpłynęło na mnie mocno i gdzieś tam, tak jak wcześniej byłem taki mocno otwarty i fajnie, jeden wywiad właśnie nawiązuje do tej otwartości, no nieważne. Czyli ekstrawertyk jesteś. Ekstrawertyk? No właśnie tak widzisz, a ta pandemia tak mnie tak, wiesz, przytłoczyła i poczułem się właśnie takim introwertykiem, a gdzie to na walce to nie jest dobre, prawda? Musisz jakby każdy, musisz być taki, wiesz, musisz mieć tą czutkę, musisz, wiesz, chcieć, wiesz, zajebać mu, a powiem... To też jest forum tego MMA, co jak się ma zachować zawodnik? Znaczy, wydaje mi się ogólnie, że to powinno być tak, że... Trzeba być sobą autentycznym i musisz czuć się swobodnie tam wchodząc do klatki i wyzbyć się takich, wiesz, jakiegoś, wiesz, w ogóle wyzbyć się myśli, bo trzeba nie myśleć, paradoksalnie nie myśleć, takie mam wrażenie, że... Myśleć tylko o przeciwniku i o tym, co się dzieje teraz i o niczym innym? Znaczy, wiesz, właśnie nie można tak się wyłączyć, bo... Ja się wyłączyłem gdzieś tam na wskazówki narożnika, za co, przepraszam,
Naprawdę, bo wyłączyłem się na to wszystko i wiesz, gdzieś tam zamknąłem się mocno w sobie i no widać było to na walce, nie? Gdzie już te wcześniejsze walki fajnie gdzieś tam na walce wcześniej fajnie się otwierałem, robiłem tam te akcje bokserskie fajnie to wchodziło, a teraz wiesz, na tej walce ostatniej właśnie to nie zagrało. Ale fajnie, bo zacząłem współpracować dalej. Zwróciłem do mojej psycholog, z którą kiedyś pracowałem, ale po prostu miałem długą przerwę mieliśmy. Wróciłem do mojej psycholog no i zaczęliśmy się po prostu spotykać i jest, kurczę, znacznie lepiej. Właśnie Natalia Rdzanek, pozdrawiam Natkę. Właśnie ona już, kurczę, już teraz czuje się znacznie lepiej i na pewno gdybyśmy w ogóle rozmawiali świeżo po tej mojej walce w maju, to kurczę, na pewno byśmy tak nie pogadali, nie? Ja bym był bardziej, wiesz, taki zamknięty i, wiesz, mniej otwarty, tak jak teraz. Ona już wcześniej pomagała ci w karierze zawodniczej? Tak, właśnie ja się do niej... Śmiesznie, bo historia zatoczyła koło. Tak samo odezwałem się po walce tej drugiej przegranej mojej na Babilonie z Damianem. To wtedy się do niej odezwałem i kurczę, naprawdę mi to dużo pomogło. Już wiadomo, że przełożyło się to też na walki, ale też w życiu prywatnym, kurczę, zaczęło po prostu tak wszystko dobrze płynąć. A ostatnio, kurczę, nie wiesz, nie szukam jakichś wymówek, nie szukam jakichś, wiesz, nie szukam jakichś złych rzeczy. Witaj, panie Sebastianie. No, także zgubiłem wątek przez niego. No. O bicepsach rozmawialiśmy. A, było o bicepsach. A, no to właśnie on by ci powiedział. Sebastian, chodź pokaż do kamery bicepsa swojego, bo jest naprawdę duży. Ale to nie biceps. No ale to... To nie biceps jest duży. A, to drugie. Kurwa, ale to tego tu nie pokazuję. Ten wywiad będzie po 22, jak coś oficjalnie. Tak, no. Dobra, wróćmy właśnie do tych twoich dwóch porażek, czyli jak... Zaczynałeś karierę, to miałeś taki moment zawahania, że kurde, chyba ten sport nie jest dla mnie jednak. A, czy miałem coś takiego? No, zakładam, że dużo zawodników, które zaczynają swoją karierę i dwie porażki z rzędu i stwierdzałem, że jednak już się z tego nie podniosę, a ty właśnie pokazałeś, że można, potem była seria tych czterech zwycięstw. No właśnie, była ta seria czterech zwycięstw, bo właśnie po tej drugiej porażce, wiesz, ostatnio oglądałem wywiad. Cześć Marcia. I jedna mądra osoba powiedziała, że właśnie niektórzy zawodnicy mogą, jakby wchodząc do klatki, robią po prostu swoje, a niektórzy potrzebują jakby pomocy psychologa. I ja jestem tą drugą osobą, że po prostu potrzebuję, żeby ktoś mnie nakierował mentalnie. Czyli właśnie Natka, Natalia właśnie to robi. Czyli teraz możemy liczyć na kolejne cztery zwycięstwa z rzędu. Nie, no na to liczę, wiesz. We wrześniu będę walczyć. Dalej mam swoje plany, wiesz. Będę na chwilę wyjeżdżać, ale to nie znaczy, że nie będę trenować, nie? Jasne. To tu jeszcze mam. A, robiłem sobie taki mały research o tobie. Przygotowałem się do tego wywiadu i bardzo ciężko cokolwiek o tobie znaleźć, bo nie masz nawet chyba fanpage'a na Facebooku. No przepraszam bardzo. No na Facebooku nie mam, no ale na Instagramie, chłopie. Znaczy nie chciałbyś wejść na mojego Instagrama. No właśnie byłem i nie jest to tak... Byłem i żałuję i nie wejdę tam drugi raz. Ale byłem też po 22. A, byłeś po 22. No, bo tam są takie zdjęcia, gdzie można tylko po 22. No, właśnie chciałem o to zahaczyć, że to nie jest taki stricte sportowo-zawodniczy profil, że kolejna walka, przygotowania, tylko masz tam dużo swojej inwencji. A jak ty to postrzegasz? Powiedz mi. No, muszę powiedzieć, że mnie zaintrygowałeś swoją osobą, ale w tym pozytywnym sensie, że już będę teraz zawsze pytał, był taki zawodnik Michał Folc, aczkolwiek będę... Zapomniałeś o Denisie. To jest zaraz będę o to właśnie chciałem zapytać.
ale już często będę niestety widział to przez pryzmat tego Instagrama, chcąc nie chcąc. Czy ty nawiązujesz do tego gołego zdjęcia? Ja nic nie insynuuję, ja nic nie insynuuję tutaj. No to po, wiesz, muszę, w ogóle fajnie jakby była taka opcja na Instagramie, właśnie to trzeba się odezwać do nich, jakby... Na 100% ten... Wiesz, zdjęcia, wrzucasz zdjęcie i ono się wyświetla tylko po 22 na przykład, od 22 do 6 rano. No to już jest, już się w to bawiłem. Myślę, że tym wywiadem zrobimy takie zasięgi, że Instagram się odezwie na 100%. Tak, z pewnością. No właśnie, mówiłeś o tym Denisie. Skąd się wziął pseudonim Denis? Dużo grałem w tenis i wiesz, stąd ten Denis. Nie, ale swoją drogą ten, kiedyś miałem taką kontuzję z łokciem, no nieważne. Denis... Denis, bo tak mam na drugie imię, tak? W ogóle miałem mieć tak... No, bardzo dobrze powiązany, nie? No właśnie, tak. Aż tak na drugie imię, tak? No tak, miałem tak mieć na pierwsze, ale matula jednak stwierdziła, że kurczę, może by mnie, wiesz, prześladowali, wiesz, jakbym miał na pierwsze imię Denis, w szkole by mnie, wiesz, przezywali od tenisów i wiesz... Ale to jest w sumie spoko opcja, żeby każdy zawodnik miał po prostu jako pseudonim swoje drugie imię. Jak już pełny, to pełny wypowiadam. Jeszcze zbierzmowania by dodać. A ty jak masz na drugie? A Wiktor. Wiktor. No, ale to... Tylko ja się nie biję w MMA, więc nie mam pseudonimu takiego oficjalnego. Właśnie chodzi o to, że wiesz, mimo wszystko Denis jest takim, wiesz, trochę kontrowersyjnym imieniem, bo jak napiszesz napiszesz delikatnie, źle przeciągniesz tę kreseczkę, wiesz, nie do końca, to wyjdzie P. No i wtedy sam wiesz, co wychodzi, no. No dobrze, czyli już wszystko wiem. Dobra, chyba nawet więcej nie trzeba w tym wywiadzie już mówić. Dzięki wielkie, był ze mną Michał Denis Foltz. Jest. Dzięki.